Gry katolickie to ciężki temat. Nie dlatego, że nikt nie chce grać w te badziewie, ale dlatego, że bardzo trudno zrobić coś tak, aby nie narazić się na śmieszność. Ten delikatny temat próbowało podjąć kilku deweloperów i absolutnie żaden z nich nie podołał, tworząc jakieś gnioty nie mające sensu albo upitolone na kolanie. I od razu wam zaspoileruję, I Am Jesus Christ zalicza się również do tej kategorii. No któż by się spodziewał? I Am Jesus Christ to dopiero prolog. Chryste Panie, dzięki Bogu. Nie wiem, czy bym przebrnął przez całość. Grę wydaliło na świat nasze rodzime studio Simulam, a wydało Playway, które szczyci się tym, że wyda nawet symulację kręcącego się gówna w kiblu, jeśli to tylko będzie symulacja. I I Am Jesus Christ to symulacja Jezusa. W zasadzie jednego z pierwszych i zapomnianych członków X-Men. Najlepsze jest to, i chciałbym, abyście teraz usiedli, gra ma działać na Unreal Engine 5. Nie wiem, czy Prolog korzysta z tego silnika, ale w ogóle wygląda, jakby korzystał z jakiegoś bieda silnika z czasów Obliviona, więc nie wiem, co o tym sądzić. Znaczy wiem i wy też wiecie, co o tym sądzę, no ale okej. Zanurzmy się w rozgrywce. Czytanie z księgi Barabasza. I Playway zerknął na to, co popełnili niegodziwcy z Simulam i objął ich swym skrzydłem. I było to dobre. Rzekł, zaprawdę powiadam wam, że może się uda i hajsu zarobimy na tym krocie. Spojrzał na trailer i rzekł, róbcie symulację Jezusa, bo tak było zapisane i oni zrobili. I było to dobre. I Playway spojrzał, skrzywił się, splunął, zeżygał, ale głosu nie podniósł, bo nie było już o co. Gra rozpoczyna się animacją robioną chyba przez jakichś, nie wiem, studenciaków do CV. W niej to poznajemy, jak to się narodziła Ziemia i są tutaj ładne obrazki cięte z Google'a, na przykład mgławica końskiego łba, czy filary stworzenia w mgławicy orzeł. Potem mamy szybki przeskok do mojego ulubionego momentu w Biblii, w którym mówią o dinozaurach i cyk, już jesteśmy 2000 lat przed naszą erą i Maria se siedzi z Józefem i opierdalają kapuśniaka. I tutaj jak nie walnie światłem jaskrawym i białym i oto pokazuje się anioł święty, słabo animowany. Maria i Józef wyglądają jak brat i siostra i w ogóle tam w tych czasach, co gra będzie starała nam się usilnie wmówić, że wszyscy wyglądali, jakby pochodzili z jednej rodziny, których wspólnym mianownikiem były oczy blisko siebie. No i ten anioł coś tam gada, że Maryja urodzi, ale Józef już był tak nafurany kapuśniakiem z pigułami, że mu było wszystko jedno i dobrze wiedział jedno, że dealer, od którego kupił ostatnio prochy, to żyła złota. No, jak już zapewne wiecie, w stajence narodził się mały Jezusek i przyszły do niego pastuchy z okolicznych puli wiosek, bo anioł święty słabo animowany im się pojawił i kazał iść do Betlejem, no i oni poszli. I było to dobre. Tyle intra, dobra tam gówna jakieś, jedziemy z mięsem. Jezus obudził się w swojej wypasionej hacjendzie z potwornym kacem po wczorajszym dojeniu samogonu z Melchiorem i Zachariaszem. Musicie wiedzieć, i to w księdze jest napisane, że w Nazaret Jezus był najbogatszym ziomem z całej wioski i ja wam to udowodnię. Tak czy tak, Jezus na kacu obudził się w swojej bogato wyposażonej willi. Po wypiciu samogonu męczyła go jaskra, póki co wczesna, bo tylko podświetlenie widział na krawędziach, ale było to dość denerwujące. Wyszedł na zewnątrz. Na zewnątrz była bieda, aż piszczało. To miało być boskie stworzenie Unreal Engine 5? Wyglądało jak połączenie gówna i gówna. Jezus ruszył, zwiedzając Nazaret i jak się okazało, Nazaret zamieszkiwały klony 6 osób. Jego próby, aby kogoś poprosić o fajka, spełzły na niczym, gdy mieszkańcy po prostu w żenujący sposób próbowali go omijać. Nadal będąc lekko w stanie wskazującym, Jezus wlazł na dach i krzycząc do swojej starej "Patrzaj matka, jestem Assassin's Creedem!" skakał po dachach. I było to dobre. Matka szybko go sprowadziła do porteru. Kolejnym zadaniem było odszukanie Jana Chrzciciela,
bo miał się ochrzcić, bo choć głosił religię chrześcijańską, znaczy nie wiem, czy głosił już wtedy, czy nie, no ale jak ją głosił, to bez chrztu, więc to było trochę jak jazda samochodem bez prawa jazdy. A miał już 30 lat. Taki to Jezus był krnąbrny. I było to dobre. Maria od dawna wiedziała, że Jezus przejawiał moce mutanta i aby pokazać kmieciom z Nazaret, że nie warto z nim zaczynać, wlazł w ognisko, aby sprawdzić sandały z koziej pały i stał se normalnie w ogniu. I było to dobre. Po nagrzaniu sandałów ruszył w pole, aby zobaczyć ogromne krzaczory, takie zajebiste krzaczory, ale gdy się do nich zbliżał, krzaczory zmieniały się w drzewa. Pewnie od srogich piguł Barabasza, którym mi raczył się na ostatniej wieczerzy, nie mówiąc nic matce Józefowi, który w sumie i tak był cały czas zajebany, bo w ogóle nie ogarniał, co się dzieje. I było to dobre. Wspomniałem, że Jezus był bogaczem? Ano był, był. Wszystkie chatki z gówna w Nazaret miały w środku nic. No dobra, czasami rosło jakieś drzewo, albo krzak, albo kilka kwiatków, ale ogólnie ludzie w domach nic nie mieli. Jakby koncepcja domu była im zupełnie obca. Co oni, kurwa, spali na ziemi, czy opierali się o ścianę jak jakieś konie? No Nazaret to bieda okrutna i Jezus dobrze o tym wiedział. Jego chata była zajebista. Umiał żyć i się bawić. Nie to co biedacy z Nazaretu. I było to dobre? Tak sobie chodził i widząc w sumie tylko klony rasy męskiej, desperacko szukał jakiejś kobity. I ją trafił. Kobita... jak kobita, normalnie lewitowała sobie nad ziemią, nie robiąc nikomu krzywdy, jak to kobity w Nazarecie. Popierdalają nad ziemią jak jakieś poduszkowce. Jezus podszedł do lewitującej Lafiryndy. Ta miała kolczyk w górnej wardze, co było zgodne z czasami i miejscem akcji. Wszak Jezus też myślał, czy nie jebnąć jakiegoś trajbala na plecach, czy wielkiego napisu ACAP na karczychu. Także piercing u kobiet 2000 lat temu było to całkowicie normalne. Piszą o tym w Biblii przecież. I było to dobre. Jezus szukał Jana Chrzciciela i któryś z tych biedaków nazareńskich powiedział, że zna kogoś, kto zna kogoś, kto zna kogoś, kto zna Chrzciciela. I żeby z nim poszedł, Jezus poszedł całe 20 metrów, bo tamten nie mógł wskazać kurwa przeszczepem, gdzie iść. I było to dobre. Po drugiej stronie straganu stał jeden z klonów, ale ten był dziwny. Jezus podszedł do niego kilka kroków i nagle włosy pojawiły mu się na głowie w święty sposób. Jak się oddalił, typ chował włosy jak jakiś kurwa jeżozwierz nazareński. Jezus tak podchodził i uciekał, a tamten stroszył włosy jak tylko zobaczył Jezusa. I tak Jezus chodził z jednego miejsca w drugie i gadał z klonami, a ci odsyłali go do kolejnego klona, aż zapadł zmierzch. I stara powiedziała... przestań już, Jezus, popierdalać w tą i z powrotem jak jakiś knur w poszukiwaniu trufli. Pod osłoną nocy idź do Jana Chrzciciela, bo nic tu po tobie. Tylko dzieci straszysz ognioodpornymi sandałami. I Jezus se poszedł normalnie. I było to dobre. Jan Chrzciciel wyglądał jak napakowany ziom, który chętnie by komuś przypierdolił w ciemnej uliczce. Widać, że suple dla koni i codzienna siłka nie były mu obce. I nastał zmrok, i deszcz padał, i Jezus zobaczył se normalnie błyski na telebimie ogromnym, wyświetlane tak jak w kinie. I było to dobre. I Jezus maszerował, a telebimy wyświetlały pioruny, deszcz lał, potem normalnie przestał lać, bo dochodził do rzeki Jordan, czy Jordan, rzeki Michael Jordan. Ale zanim tam podszedł, musiał pozbierać jagody. Jezus poczuł się jak u Gottfrieda z Gotlandii na zeszłych wakacjach, bo też zbierał jagody i Gottfried mu zapłacił kilka euro, za które kupił sobie mnóstwo zajebistych rzeczy w Nazaret, na które nikogo tam nie było stać. I było to dobre.
W rzece Michaela Jordana Jezus zobaczył Jana Chrzciciela. Coś się święciło, na brzegu stało czterech typów, a ten stał w wodzie i tak się patrzyli na siebie. Jezus przyczaił się jak Rambo, zanurzając się w wodzie dokładnie do połowy źrenicy. I czekał. Czekał jak jebany rekin ze szczęk. Co się wydarzy? A ci tak stali i stali. I w końcu Jezus wyszedł na brzeg i stał z nimi, patrząc na Jana dopakowanego skurwiela. I było to dobre. W końcu zszedł do wody i Jan go ochrzcił i Jezus poczuł, że to moment, w którym jego moce mutanta zaczną o sobie dawać znać. Albowiem Jan Chrzciciel to nie był Jan Chrzciciel, ale profesor X zwany Charlesem Chrzcicielem, który magicznie go dotykając, nieważne gdzie, poruszył jego ukryte mutacje, które znalazły właśnie ujście. I potem, skoro już wlazł do wody i wykonał 5-letni plan kąpieli na zaś, Jezus ruszył na pustynię, aby się wysuszyć. I tam przez kilkadziesiąt dni nie jadł i nie pił, tylko siedział. I jakiś łysy typ mu się pojawił, za którymi stał kosmita z Dnia Niepodległości i machali do niego łapami jak semafory. A ten se tak siedział i siedział, aż zgłodniał. Więc ruszył do tajemniczych kręgów na pustyni, a kręgi to były święte. I było to dobre. Zauważył, że mutacja w jego ciele przechodziła na wyższy poziom. Skóra stała się biała jak u jakiegoś albinosa. I gdy wlazł do kręgu, poznał pierwszą swoją moc. I było to dobre. Pierwsza mutacja Jezusa nie rzuciła go na ziemię, ale była dość nieprzydatna. Rozczapieżając prawą rękę, wydawał z siebie dźwięk, jakby ktoś łbem o wielki dzwon z rozpędu przypierdolił. Ale lewa ręka lewą ręką puszczał bucha. Była to fajna moc, nie musiał już kupować zielsko od jakichś podejrzanych typów, skoro jego lewa ręka była pełnoprawnym bongiem do puszczania buchów. Tak też było w Biblii napisane. Nic dziwnego, że potem różnej maści kupcy, przybłędy będą go po rękach całować, aby z niej soczystego bucha wyłapać za całkowitą darmochę. Tak też było w Biblii napisane. I było to dobre. W kolejnym kręgu świetlistym durna moc puszczania dzwonka z prawej łapy zmutowała. Teraz mógł napierdalać laserem, a w zasadzie promieniem ściągającym gwiazdy śmierci. Mógł przyciągnąć przedmioty niczym magneto, a ręka z buchem uzyskała dar odbijania kul przezroczystych wystrzeliwanych przez białą kulę. I było to dobre. I Jezusowy promień ściągający w Biblii nieraz się pojawiał. I to też było dobre. Jezus był jednak głodny, ponad wszelką miarę był tak głodny, że pojawiło mu się przed oczami lewitujące jajo sadzone, które kusiło swoim jajecznym smakiem. Jajo do niego jednak mówiło głosem szatana, bo było to szatańskie lewitujące jajo sadzone, którego kusiło, aby spróbował. Jego żółtka, które w ustach się rozpływało, a białko było ścięte idealnie i solą doprawione, że klękajcie narody. A Jezus był głodny, ale na szatańskie lewitujące jajo sadzone się nie naciął, więc jajo przeniosło go do góry przeznaczenia na Mustafar, gdzie święty Anakin od Jediów nogi stracił. I tam jajo wyzwało go na pojedynek morderczy. Jezus, używając swych mocy, najpierw dzięki promieniu ściągającemu, przyciągał jajo do siebie, a potem buchoręką odbijał jakieś gówna w niego prosto wysłane, które trafiały jajo jego własną mocą. W końcu jajo uciekło i trzęsąc się jak alkoholik przy dwudniowej inwentaryzacji żabki, leciało przez góry i lasy. I było to dobre.
Jezus spotkał rybaków, którzy o łowieniu ryb mieli takie pojęcie jak skromny autor tego paszkwila o akceleratorze cząsteczek. Łowienie polegało na wrzuceniu niewielkiej siateczki do wody. To nie kurwa liczyli, że ryby się wkurwią i na brzeg wyjdą i im tą siateczkę same przyniosą? No nie rozumiem. Ale Jezus poznał kolejną moc. Mógł mieć moc daltonizmu i niewidzialności. W tej fazie musiał zniszczyć 4 czarne kryształy Sarumana. Gdy to zrobił, lokacja stawała dla niego otworem, bo... Bo tak było napisane w Biblii, przysięgam, nie kłamie, sprawdźcie sami. I kolejna mutacyjna moc ukazała się Jezusowi, tym razem przydatna, potrafił bowiem z powietrza spawnować ogromne bloki złota. I Jezus się ucieszył, bo wiedział, że nigdy nie będzie biedny, a jak go ktoś podkurwi, to mu zgniecie łeb spawnującym się złotym klocem z nieba. I było to dobre, bo tak w Biblii napisano. Jezus, upity swoimi możliwościami, a już kolejna moc do niego przemawiała, tym razem moc telekinezy, jak jakiś jebany Jedi. I tutaj miała swój debiut brudna stara decha, tak wyszydzana okrutnie przez was. Zagrajmy w krapa numer 49, a jednak telekineza wykonana na brudnej starej desce przez Jezusa była w Biblii zapisana. I było to dobre i zgodne z tym, co w Biblii napisano. I komu teraz jest głupio? Jezus już nie ogarniał wszystkich swoich mocy. Miał ich aż tyle, że zapomniał, co umie. A już kolejna moc zajebista na niego czekała. Kazał wsiąść rybakom, idiotom do łódki, a potem na wodzie żółte kule spawnował i do żółtej kuli ryby lgnęły jak muchy do gówna. I było to dobre. I ponownie w Biblii wielkimi czcionkami napisane. I cieszyli się rybacy, że nałowili ryb, które wyglądały jak plastikowe zabawki z Pepco dla potłuczonych, ale Jezus, choć pozwolił im nałowić ryb, powiedział: zostawcie to gówno i chodźcie ze mną. I oni poszli. I było to dobre. A nałowione ryby gniły, bo nie było wtedy banków żywności, do których można było ryby oddać, ale wszyscy mieli to w chuju, bo mogło się to zmarnować. I było to dobre. I Jezus dotarł do Kan, gdzie zaproszono go na wesele, bo jak wieściła Biblia, był duszą towarzystwa i znał setki sprośnych dowcipasów. Ale wesele się posypało, bo zabrakło wina. I Jezus pomyślał: co za dzbany! A następnie spojrzał na dzbany i powiedział: ej dzbany, napełnijcie dzbany wodą. I zanim cokolwiek dalej się stało, znowu musiał zniszczyć 4 czarne kryształy Sarumana, jak w Biblii napisano. I już Jezus tą wodę w wino miał zmienić, kiedy kolejna manifestacja mocy mutanta dała o sobie znać. Tym razem jego ręka stała się Gravity Gunem. Mógł stworzyć klot ze złota, a następnie strzelić nim daleko. Myśl o napierdalaniu klocami w Rzymian napawała go radością. I było to dobre i tak w Biblii napisano. I Jezus wszedł do Kan i podszedł do dzbanów, które tamte dzbany dzbanami napełniali wodą, aby dzbany były napełniane, bo tamte dzbany zapomniały o winie i dzbany stały puste, bo byli dzbanami. I Jezus podszedł do nich i użył swojej mocy. Tym razem składał jaja w dzbanach z wodą, a te w magiczny sposób w wino się zamieniały. W 3 dzbanach Jezus jaja swe złożył i w 3 dzbanach wino się pojawiło i wszyscy się najebali winem z jaj Jezusa. I było to dobre. Ale ostatnie wydarzenie było najbardziej srogie. Jezus pokazał swoją prawdziwą moc mutanta. Tym razem centurion jakiś rzymski do Jezusa przydreptał świńskim truchtem i rzekł te słowa: dzieciak mi tam choruje, Jezus, weno go tam ozdrów czy coś, a tam ma dobre słowo ode mnie usłyszysz i 3-sekundową pochwałę wzrokową dostaniesz. Jezus zrobił coś niesamowitego, kurwa, po Wi-Fi. Przeleciał do dzieciaka, zmniejszył się jak Ant-Man, wlazł dzieciakowi do żył.
nie pytajcie się tylko, którędy wlazł, bo to chyba oczywiste. I tam rozjebał od środka zarazki, nie kłamie? Tak było i tak w Biblii napisano. Taki numer odjebawszy na oczach wszystkich uzdrowił dzieciaka. I było to dobre. Bo Jezus już w tamtych czasach znał koncepcję wirusa, czerwonych krwinek i był prekursorem teleporady i uzdrawiania na odległość, jak jakiś kurwa szaman po Bluetoothie. I tutaj kroniki prologu się kończą. Jezus, kopiując swego mentora Luka Skywalkera, odjebał scenę z Tatooine'a i uznał, że jest zajebisty gość. Ale to nie koniec historii. Przed X-Menem Jezusem jeszcze wiele rzeczy do odjebania, o których w Biblii napisano. Tylko zazwyczaj na marginesie i małym druczkiem, bo wiele mocy Jezus jeszcze będzie musiał posiąść, a miał tylko na to 3 lata. Pytanie tylko, czy potem Jezus swe moce straci, czy stanie się coś innego? Te pytania palące mą głowę dziś trawią. Czy Jezus będzie musiał krzyż na własnych plecach dźwigać? Czy mocą telekinezy od razu go wrzuci na górę? Czym były czarne kryształy Sarumana? Czy wyleczy jaskrę? Czy znajdzie punkt tatuaży i piercingu? Na te pytania poczekamy jeszcze chwilę. I spojrzałem na dzieło Simulam i rzekłem: zapierdalać na galerze powinni za stworzenie takiego gówna. Wszak czy pomysłem była obraza katolików? Czy robienie sobie z nich jaj? Bo tak to wyglądało. Jezus X-Men, telekinetyk z rękobuchem, jawił się wszak jak śmieszność i głupota. A może właśnie tak w piśmie napisano? Tylko my za głupi, żeby zrozumieć? Prolog już pokazuje, że to, co przyszłość przyniesie, to będzie kurwa jakiś skandal przeogromny i wtopa przeokrutna zapierdalaniem na galerze Karana i ekskomuniką przez papieża. Ale na to poczekamy, a ja z niecierpliwością czekam na nowy odcinek z X-Men Jezus, jak i wy zapewne czekacie. I było to dobre. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy oraz serwera Discord.